tam przedstawiam najtańszą wersję Specialized Rockhoppera w rozmiarze S na 29-calowych kołach z 2023 roku. W promocji taką bazową odmianę można kupić za około 2200 zł i w tej cenie dostajemy ekstremalnie słabo wyposażony rower, ale za to z taką samą ramą, co dwa razy droższe wersje Expert i Elite. Osobiście jestem dużym fanem rockhopperów, modyfikowałem ich już kilka, a linki do filmów o nich znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Jednocześnie zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, która pomaga w jego rozwoju i motywuje do tworzenia nowych filmów. Seryjny napęd w tym specu to archaiczne 2x8 w wykonaniu Microshifta połączone z korbą Stout. I jakoś to działało, ale jak długo, wolałem nie sprawdzać. Hamulce to bardzo słabe mechaniki od Radiusa na małych tarczach 160, a amortyzator to prawie 3-kilogramowa kotwica od Santora. Natomiast kierownica i sztyca okazały się być produktami od Zuma, czyli są ciężkie, ale solidne. Pochwalić muszę skręcane chwyty Trail i siodełko Specialized Bridge Sport, które we wszystkich odmianach są takie same. Różne są natomiast wersje opon. Tu znalazły się najzwyklejsze drutowe fast tracki z gorszej mieszanki gumy, co skutkuje wagą grubo powyżej 14 kg, czyli podobną do mojego trailowego stump jumpera z pełnym zawieszeniem w rozmiarze L. Szok. Ale już za chwilę pokażę, jak to zmienić, nie płacąc 5000 jak za eksperta. Na pierwszy rzut poszedł napęd, który zastąpiłem trwałym i dobrze działającym Shimano Dore 1x11 z łańcuchem XT i sprawdzoną zębatką Decasa. Hamulce to teraz podstawowe, ale proste w serwisie i utrzymaniu MT200. Wymieniłem siodełko na takie samo, ale w lżejszej wersji Comp z drążonymi prętami Chromo oraz opony na super szybkie i odporne na uszkodzenia zwijane Continental Race King Shield Wall. A wisienką na torcie i najważniejszą zmianą było zainstalowanie o niebo lepiej pracującego i lżejszego RockShoxa Recona Silver. Po tych modyfikacjach spec waży poniżej 13 kg, a specyfikacją plasuje się pomiędzy ekspertem a elitem, tylko że koszt zmian wraz z nowymi częściami, oczywiście po sprzedaży starych, wyniósł 1000 zł, więc chyba opłaca się kombinować. Szczególnie, że ceny części w odróżnieniu od rowerów, ale na to też przyjdzie niedługo czas, powoli wracają do normy i nie kosztują już tyle co rok czy dwa lata temu. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!